Korea Północna testowała nowy pocisk hipersoniczny. Może pokonać duże odległości. Korea Północna podała, że we wtorek testowała nowy pocisk hipersoniczny. Koreańska Centralna Agencja Prasowa CNA poinformowała w środę, że wystrzelona we wtorek w kierunku Morza Japońskiego rakieta była testowanym obecnie przez armię KRLD pociskiem hipersonicznym nowego typu. Pocisk wystrzelony z terytorium KRLD nie dosięgnął wód japońskiej strefy ekonomicznej i spadła u wschodnich wybrzeży Korei Północnej, przekazały jeszcze we wtorek źródła w Japonii. Nie wiadomo, jak bardzo zaawansowane są północno-koreańskie prace nad systemem pocisków hipersonicznych, ani skąd pochodzi myśl technologiczna, na jakiej je oparto. Pociski hipersoniczne naddźwiękowe lecą z prędkością wielokrotnie większą od prędkości dźwięku na względnie niskiej wysokości, co utrudnia lub uniemożliwia ich zestrzelenie przez systemy obrony antyrakietowej. Mogą pokonać znaczne odległości. Rozwój tej technologii wojskowej wydatnie wzmocni możliwości obronne Korei Północnej, podkreśliła w komentarzu CNA. AP przypomina, że do wtorkowego testu doszło już po apelu wystosowanym przez władze KRLD do Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych o porzucenie praktyki podwójnych standardów i wznowienie rozmów dyplomatycznych dotyczących północno-koreańskiego programu zbrojeń. Zgodnie z depeszą CNA, przywódca Korei Północnej Kim Jong-un nie brał udziału w teście, który, jak pisze państwowa agencja, był pierwszą taką próbą wystrzelenia pocisku Hwasong 8, która potwierdziła możliwość kontrolowania lotu północno-koreańskich gliderów, czyli manewrujących pocisków szybujących i przenoszenia, a także oddzielania od nich głowic. Wtorkowa próba to trzeci w tym miesiącu test broni balistycznej, przeprowadzony przez północno-koreański reżim. 11 i 12 września Pjongjang testował pociski manewrujące dalekiego zasięgu, które przeleciały 1500 km. Trzy dni później Korea Północna przeprowadziła test dwóch pocisków krótkiego zasięgu, które wystrzelone zostały z platformy kolejowej i po przebyciu 800 km wpadły do wód japońskiej strefy ekonomicznej. Mimo międzynarodowych sankcji nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa, Korea Północna pod przywództwem Kim Jong-una znacznie zwiększyła swoje zdolności wojskowe. Pjongjang przeprowadził m.in. kilka prób jądrowych i pomyślnie przetestował rakiety balistyczne zdolne do dotarcia do Stanów Zjednoczonych. Negocjacje nuklearne między USA i Koreą Północną utkwiły w martwym punkcie po zakończonym fiaskiem szczycie z udziałem ówczesnego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i przywódcy KRLD Kim Jong-una w lutym 2019 roku. Po objęciu urzędu prezydenta USA Joe Biden zarządził kompleksowy przegląd polityki amerykańskiej wobec północno-koreańskiego reżimu.